pół godziny ładowania, jest za 20:12. O 11:00 miałem być w parku. A stąd do parku mam jeszcze prawie godzina jazdy. 39 mil. 48 minut. Się okazuje, że Rivian to całkiem popularny pojazd. Tutaj ten ma rejestrację z Michigan Manufacturer, czyli to jest jakiś fabryczny. Tutaj mój, tutaj SUV Riviana, a tu jeszcze jeden pick-up się ładuje. Załadowaliśmy 83%. Wyłączymy ładowanie. Co tutaj się nam wyświetla? 67 kW, $24 zapłaciłem. Ale te kable ciężkie. Klapkę zamykamy, guzik naciskamy i możemy jechać. Golczyc, jak po lewej, to tu jest przecież. To chyba jest tu. Check in this way. 5 mil na godzinę. To chyba tutaj trzeba się zameldować. Slow. Stop here. A, schodki zahaczyły. Dobrze, że sucho dzisiaj jest, bo jakby było mokro, to na tej glinie mogłoby być ciekawie. Nie wiem, czy ja jadę dobrą drogą. Coś mi się to nie widzi, żeby to była ta łatwa droga. Tu są fajne tereny z prawej strony dla bardziej hardkorowych offroadowców, ale ja tego nie będę atakował. Pojęcia, gdzie mam jechać. Tutaj też mamy taką informację, o ile stopni się wychyla samochód w górę, w dół, przód, tył, strona do strony. Pani w kasie nas uprzedzała, żeby nie wjeżdżać do wody, bo w niektórych miejscach woda bardzo głęboka może być i bardzo błotnista pod spodem. Nawet powietrza nie spuszczaliśmy z opon na takie traski dla Riviana, to jest bułka z masłem. Chyba jestem zgubiony troszkę. Jedziemy w prawo, trzymamy się zielonego na razie. Bo wiecie, jak to są te najłatwiejsze traski, to na tych trudniejszych mógłbym sobie nie poradzić. Natomiast samochód sobie radzi bez żadnego problemu.
Co by było, jakbym tu pojechał? Coś tam urwałem. Coś tam urwałem już. Idziemy szukać, cośmy tu szkudna robili. O. Urwałem osłonkę haka. To znaczy po prostu się odpięło, myślę. Myślę, że się nic nie stało. No troszkę się uszkodziło. Troszkę się uszkodziło, no ale wpadłem do tej dziury, jak to ja kierowałem. No ale Rivianek przejechał bez problemu. Poza tym żadnych szkód nie ma. Panowie, nic się nie stało. Jedziemy dalej. Skrobiemy podwozie. A co tutaj mamy za drogę? 56. To jest easy one. To jedźmy. Przejedźmy tą 56. Z góry na dół, a potem pojedziemy z dołu do góry. Skoro jest łatwa. No, ale gdzie teraz? Jak to jest łatwe, to ja jestem ksiądz. Ja tam nie jadę. Cofamy i wracam stąd, bo to ma być zabawa, a nie dachowanie. No, tu poważniejszy sprzęt jedzie, więc wybrał trudniejszą drogę. Co dalej? I gdzie ja tu jestem? A jaka dziura z boku. Tu bagienką. A nie wiem, gdzie ja się to wpakowałem. Czy ja stąd wyjadę? Tu bagienko. Spuszczamy powietrze. Lepiej późno niż wcale. Obawiam się tego miejsca troszkę. Czy to jest w ogóle do przejechania przeze mnie, bo nie dość, że tu jest błoczko i bagno, to potem tu pod górę jest jeszcze taki podjazd.
z którym mogę sobie nie poradzić. No ale na wstecznym też stąd nie wyjadę. Będziemy próbować, tylko spuszczę powietrza trochę. Jak ja mam to objechać? Tą dziurę. Szybko, wolno. Dziurę objechać pół biedy, ale potem trzeba jeszcze tu wjechać. O-o. W co ja wydzwoniłem? W coś walnąłem. No więc narozrabiałem. Jak zwykle najpierw działanie, a potem myślenie, a to trzeba robić odwrotnie. Drzewo wyskoczyło z lasu, stanęło na mojej drodze i uszkodziłem trochę zderzak, trochę klapę tylną, no ale wielkiej tragedii nie ma. Wiem, już was świeżbią paluszki, żeby tutaj komentarze napisać. No, ulżyjcie sobie, znęcajcie się, kopcie leżącego. No, ale nic na to nie poradzę. Tutaj prawda czasu, prawda ekranu. Nie mam nic na swoją obronę. No i musimy oczywiście cofać do tyłu musimy, bo okazało się, że nie dam rady przejechać przez to miejsce. Wyjechałem i pojechałem do domu. Jeszcze na koniec musiałem napompować koła, obejrzeć, jaka szkoda się zrobiła. No i troszkę to wyklepałem. Nalepiłem tam piękny napis Rivian maskujący te szkody. Także już z paru metrów nie widać, że tam są jakieś uszkodzenia. A kiedyś w najbliższej przyszłości się naprawi to tak, że będzie jak nowy. I to tyle filmów na moim kanale, to znaczy takich o byle czym. Może będą jeszcze jakieś religijne przez najbliższe, powiedzmy, no 2-3 tygodnie co najmniej, bo w połowie maja ruszamy na wyjazd na Florydę w dwa samochody, kamperkiem i Rivianem z rodziną w Polsce. Oni mają małe córeczki, więc nie wiem, czy będą sobie życzyli, żebym je filmował i publikował te filmy. No ale czy z nimi, czy bez, jakieś filmy z tego wyjazdu na Florydę będą, ale to najwcześniej za 2 tygodnie, więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu, dziękuję za komentarze, dziękuję za kciuki w górę i w dół i zapraszam za jakieś mniej więcej 2 tygodnie na pierwszy film z wyjazdu na Florydę. A w międzyczasie może jeszcze będą jakieś filmy z cyklu Spacerkiem po Biblii. Wygląda poważnie wygląda offroadowiec. Pompujemy jeszcze powietrze do 48. Jeszcze troszkę. Skut. Wiele nie zrobiło, no troszkę się zrobiło, no ale na tym offroading polega. Troszkę się jeszcze porysował znowu, choć te ślady to jest raczej kurz niż rzeczywiste ryski. Więc jak się umyje, to zniknie. Cofnąłem drzewo, uszkodziłem troszkę zderza. Więc tu będą pewne koszty, chyba że to się wypcha palcem i będzie jak nowy. No
ale co zrobić? Czy ja wspominałem już kiedyś, że jestem gamonik? Czemu? Jeszcze trochę. Dobra. Śmierdzi bagienkiem. Śmierdzą te koła bagienkiem jakimś. I tak to wygląda teraz, więc tragedii nie ma. Deszcz pada, zaraz mi tutaj zmoczy obiektyw. Z paru metrów nie widać szkód, więc generalnie rzecz biorąc pewnie się nie będę spieszył z tą naprawą. Jak się dobrze przyjrzeć, to tu jest przy literce T takie wgłębienie, ale generalnie rzecz biorąc nie jest tak źle. Więc to tyle jeszcze raz. Użyjcie sobie w komentarzach. Zapraszam, zachęcam do tego. Im więcej komentarzy, tym algorytm YouTube'a lepiej działa i promuje kanał. Tak jak mówiłem, za 2 tygodnie wyjazd na Florydę. A jutro w niedzielę, w samo południe o 18:00, Ask Me Anything. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie pogadać, to zapraszam w niedzielę na spotkanie od samo południe mojego czasu, czyli 18:00 waszego. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia.